Dzisiaj jest dzień internetowej premiery waszych pierwszych kawałków, ale o tym później. Na początek przypomnijmy, co to jest Nefre. No, jak sam powiedziałeś, od dzisiaj Nefre to projekt muzyczny na bank i eksperymentalny projekt muzyczny to Nefre. Można jeszcze dużo o tym mówić. Na razie eksperymentalny i już. Jaki skład grupy? Jaki skład grupy? Piotr Dziki Chrząstek, wokal, rap, nawiki, chórki, wszystko. Człowiek instytucja, młody, perkusja, Tomek Kiepura, bas. Tomek w autobusie siedzi, zaprze go bentusz, drugi fotel. A Darek Herman jest latarnikiem, jest na górze. I Kamil Ostrowski, gitara, czasem chórki też. Mamy też dwie dziewczyny w składzie, Agnieszka i Dominika. Do studia weszliście stosunkowo niedawno i w błyskawicznym tempie powstało 5 utworów. W jakiej stylistyce są utrzymane? Znaczy, przede wszystkim zachęcamy do odwiedzenia strony, do której już są do ściągnięcia z internetu www.nefreart.pl 3 utwory. Myślę, że stylistyka, tak jak mówię, eksperyment. Ja wywodzę się ze świata czysto hip-hopowego, aczkolwiek mam już doświadczenie i w reggae muzyce, pozdrawiam Habakuk, i w muzyce oczywiście jazzowej troszeczkę, Larry Fari i tak dalej, projekty krakowskie. Więc ten eksperyment jest troszeczkę mnie i panowie, którzy jeszcze do niedawna grupa Nathanael, na pewno też inne rzeczy, o których ja nie będę mówił, oddaję głos i połączenie tego po prostu to Nefre dla mnie. Przeszkodami, kto wie gdzie brali, czemu tak łatwo jest człowieka zralić, kto wie... Krótko, gatunkami może, bo to jest modne, na pewno dużo raga, reggae pojawia się, owszem. Jest też funk, jest trochę soulu, jest R&B, także to są te wszystkie gatunki, które się łączą, takim wspólnym spoiwem jest na pewno reggae. Jak wam się razem współpracowało w studiu, bo to każdy z innego gatunku, czy nie było jakichś spięć, czy ta współpraca przebiegała w miarę sprawnie? Znaczy wiesz, z innego gatunku, co to znaczy inny gatunek? Przecież wszystko jest muzyką, a muzyka bez eksperymentu jest prosta. I dlatego jakby wydaje mi się, że to jest bardzo bliskie sobie, a szczególnie reggae, rytmy korzenne, rytmy jamańskie, rytmy murzyńskie, jakby nie było. Hip-hop też wywodzi się z jakichś tam slumsów, z gett murzyńskich. Więc to i rytm w hip-hopie, i rytm w reggae w jakiś sposób się łączą i zresztą nie od dzisiaj jest wiadomo, że te muzyczne eksperymenty powstają od wielu, wielu lat na całym świecie. Natomiast jazz, również muzyka jakby nie było, wywodząca się z czarnej kultury i nie są to różne gatunki, współpracuje nam się świetnie, przynajmniej to jest moje zdanie. Mam nadzieję, że chłopaków też. Też? Też. Ja może dodam tyle, że oprócz tego, że spotkaliśmy się w studio, znamy się już chyba całe lata, no, od małego, znaczy nie od małego, powiedzmy od kolan, znamy się od kolan. Jesteśmy paczką zgranych kumpli, umawiamy się często na piwko i na mocniejsze trunki. No to kiedy będzie można was usłyszeć na żywo? No, pierwszy inauguracyjny koncert, przechwycę, najbliższy, 1 czerwca w Juvenalia w Częstochowie. Juvenalia na 99,9% będą na Stadionie Skry. Każdy wie, gdzie to jest przy Budowlanych, więc zapraszamy na Juvenalia 1 czerwca, gdzie gwiazdą będzie grupa Tila, też mająca korzenie częstochowskie, to już zareklamuję od razu. Zapraszamy. Nie powiem o drugiej gwieździe, bo mam nadzieję, że ludzie skomentują to pozytywnie. Zobaczymy. Co miałbym dodać? Tak, będziemy tam 1 czerwca na scenie. Fajnie się bujać i mam nadzieję, że cała reszta gawiedzi, która przybędzie oczywiście razem z nami w rytm reggae muzyki.